Państwa bardzo serdecznie. Pragnę otworzyć obrady 44. sesji Rady Miejskiej w Powierzowie. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że jest 8 radnych, czyli nasze obrady są prawomocne. W tej chwili przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad. Otrzymaliście Państwo wraz z materiałami porządek dzisiejszych obrad. Czy ktoś z Państwa wnosi jakieś zmiany w porządku dzisiejszych obrad? Bardzo proszę. Bardzo proszę, Pan Radny. Pani Przewodnicząca, ja mam wniosek do porządku obrad. No ja się to jednocześnie oficjalne stanowisko Klub Radnych Jedności Siła. Pozwolę sobie to przeczytać. Grup Radnych Rady Miejskiej Kubyszowie Jedności Siła wnioskuje o wyprowadzenie z porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Kubyszowie w dniu 20 września 2013 roku punktu 11 i 12, które dotyczą rozpoznania wezwania burmistrza miasta do usunięcia naruszenia prawa przez podjęcie uchwał o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza miasta Kubyszowa oraz ustalenia wynagrodzenia burmistrza. Uzasadnieniem tego wniosku jest powołanie się na stwierdzenie burmistrza miasta Kubyszowa zawarte w oświadczeniach wydanych w ostatnich dwóch sesjach nadzwyczajnych Rady Miasta, z których wynika, że najważniejsze są sprawy dotyczące budżetu. W związku z powyższym Rada Miasta na obecnej planowej sesji chce zająć się budżetem miasta. Przedmiotowymi wnioskami Rada Miasta zajmie się na planowej sesji w miesiącu październiku, podpisane 11 radnych członków Klubu Jedności Siła. Bardzo proszę, kto z Panów Radnych jest za wyprowadzeniem punktu 11, nie wiem, czy mam jeszcze raz przeczytać treść tego punktu, rozpatrzenie wezwania burmistrza miasta do usunięcia naruszenia prawa przez podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Kubyszowie z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania burmistrza miasta Kubyszowa z powodu nieudzielenia absolutorium. Proszę bardzo. Kto z Państwa jest za wyprowadzeniem tego punktu z porządku dzisiejszych obrad? Siedem osób. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto wstrzymał się od głosu? Nie ma. W związku z powyższym stwierdzam, że ten punkt porządku obrad został wyprowadzony z porządku obrad. Bardzo proszę Pani Radca. Pani Przewodnicząca, zgodnie z artykułem 20 ustawy o samorządzie gminnym, który brzmi, że Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. W związku z tym, że bezwzględna większość ustawowego składu Rady w naszej Radzie wynosi 8, więc zgodnie z ustawą to zostaje w porządku, zostało to jakby obalone. 7, to nie 8. Nie ma bezwzględnej większości głosów z całego składu Rady. Dziękuję. Proszę bardzo, proszę sesję. Proszę o 10 minut przerwy. Zarządzam 10 minut przerwy. Mario, komunikacja jest wczesna. Wznawiamy obrady naszego spotkania. Bardzo proszę, Pan Radny Wojciech Sołtysiak. W związku ze zmianą okoliczności frekwencyjnych przybycia radnego składam wniosek o reasumpcję głosowania nad punktem, nad wprowadzeniem punktu 11. Bardzo proszę, kto z Państwa jest za wnioskiem Pana Radnego Wojciecha Sołtysiaka? Proszę podnieść rękę do góry. 8 osób jest za, 8 radnych. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Również nie widzę. Stwierdzam, że wniosek Pana Radnego Wojciecha Sołtysiaka został przyjęty jednogłośnie. W takim razie bardzo proszę, przechodzimy do punktu, cały czas jesteśmy w punkcie przyjęcia porządku obrad. Przyjęliśmy dwie zmiany odnośnie statusu osiedli Sławej Dzień i Zielony. Natomiast w tej chwili jesteśmy przy punkcie, przy wniosku Pana Radnego Wojciecha Sołtysiaka o wyprowadzenie punktu 11. Nie wiem, czy jeszcze raz czytać, bo to już było chyba trzeci raz. 11. Rozpatrzenie wezwania burmistrza miasta do usunięcia naruszenia prawa przez
podjęcia uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 14 lipca 2013 roku w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania burmistrza miasta Hrubieszowa z powodu nieudzielenia absolutorium. Bardzo proszę, kto z pań i z panów radnych jest za wyprowadzeniem tego punktu z porządku dzisiejszych obrad, proszę o podniesienie ręki do góry. 8. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Również nie widzę. Stwierdzam, że ten punkt porządku obrad został wyprowadzony 8 głosami. Bardzo proszę, był również wniosek o wyprowadzenie punktu 12. Rozpatrzenie wezwania burmistrza miasta do usunięcia naruszenia prawa przez podjęcia uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza. Bardzo proszę, kto jest z państwa za wyprowadzeniem tego punktu z porządku obrad, proszę o podniesienie ręki do góry. 8. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że ten punkt został wyprowadzony z porządku dzisiejszych obrad.